jeżeli przybywasz po więcej przygód z mrocznych dusz, witam cię bardzo serdecznie i mam nadzieję, że cię nie zawiodę oczywiście. Rozejrzymy się tutaj. Nie pamiętam, czy tutaj był jakiś mobek. I co jest celem dzisiejszej części? Dzisiejszej części, co chcemy dzisiaj osiągnąć? Myślę, że spróbujemy sobie dojść do bossa i go zabić. Tym bossem jest Meduza. No nie, niedobrze, że tak się stało, ale dobra. Trudno. Cześć kolego. Pa kolego. Prawie 666. Cześć kolego. No, zaraz nam tutaj wejdzie ten Louis. Jeszcze nie idzie nawet. Łucznik już do nas strzela, a ten nie idzie, nie wiem. Czy zeszło już agro może? Czy też błądzi jeszcze? Wolałbym, żeby mnie nie zaskoczył gdzieś z daleka. No dobra, użyjemy sobie trochę, będziemy z tego korzystać dla ułatwienia. Oczywiście zagrujemy go. Fajnie strzela ten łuk. Na daleki dystans. Okej. Proszę mnie tutaj nie bić. Bo ja ciebie uderzę. I co, mogę od razu wyprowadzić cios, czy... Aha, no dobra. Okej, od razu pozbędziemy się tych upierdliwców. Mamy oczywiście odpowiednią ilość strzał do tego, więc to nie powinno stanowić problemu. Aj, zagapiłem się. Dobra, on tutaj będzie trochę strzylał. A, to tak nie powinno chyba wyglądać. Dobra, to już był głupi strzał. Okej, pro. I teraz ten. Może spadnie, byłoby szybciej. Aha, ciekawe. No ciekawe rzeczy się tu dzieją. Nie wiem, na czym te strzały się zatrzymały. Mniejsza o to. Tutaj będzie się można dostać z góry, ale to później. I idziemy dalej. Mamy zagrowanego przeciwnika. I muszę na niego uważać. Gdzie on jest? Tutaj jest w ogóle drabina. Tutaj też są przeciwnicy. W sumie wolę się ich pozbyć od razu. Tylko nie wiem, jak będzie lepiej. Chyba tak. Kurczę, no właśnie. Dobra, ale to są ci z mieczami. Ajajaj, oni są bardzo niebezpieczni. W ogóle przeżył uderzenie. Co jest dla mnie nieporozumieniem. No to umieramy. No i co, miało pójść fajnie, a poszło chujowo. Tak jak mówiłem, to są niebezpieczni przeciwnicy. I walka z nimi może być dość trudna. Miejmy nadzieję, że to jest pierwsza i ostatnia śmierć w tym odcinku. No bo to trwa za długo, tak? Nie chcę też rushować. Dobra, tego zostawmy tym razem. Aha, on w ogóle na nas teraz skoczył. Kutafon. Przydałaby się jednak jakaś szybsza broń, nie, może wrócę do dual wieldingu. Chociaż to też nie było jakieś genialne rozwiązanie. Dobra, tego zagrujemy oczywiście. Okej, chodź do nas. Tych powystrzeliwujemy przy innej okazji. Odzyskujemy oczywiście duszę, których nie ma za dużo. Spróbujmy jeszcze raz. No teraz to wypadło dużo lepiej, bez porównania. Aha, tylko że... A no tak, dobra. Okej, trzeba tutaj uważać, bo nie do nas we dwóch będą szczyloć. Fajnie, nie zdążę chyba. No właśnie. Trzeba uważać na to. No bo zatrucie jest upierdliwe bardzo. Tam się stąd chyba nie da doskoczyć. Trzeba iść naokoło. I tak też uczynimy. Okej, idziemy sobie. Duża tarcza, dlaczego nie? W końcu to nie jest przecież PvP. No szybkie ataki niestety.
weszły obaj od niego. Ale co my tu mamy? Mamy pikę. W ogóle tak myślę, ile ognisk zdobędziemy w tym odcinku i wydaje mi się, że naliczyłem aż 3. Z czego jedno już w żelaznym forcie, czy jakżeż ten fort się nazywał, który spływa lawą. I myślę, że kolejny odcinek też będzie można poświęcić PvP, jeżeli oczywiście będą ku temu warunki. Dobra, chodź tu. Ale głupi błąd. Który przepłacę kolejnym Estusem. Ten wiatrak pompuje truciznę do lokacji, gdzie znajduje się, no do pomieszczenia, gdzie znajduje się oczywiście meduza. Dobrze mówię? Meduza? Coś mi się zdaje, że... Meduza. Jeju. No chyba tak. Już sam nie wiem. Taki mindfuck. Czy ten potwór się nazywał meduzą? No chyba tak. Okej. Ten... A w ogóle śmieć zamknął bramę. Wcześniej tego nie robiłeś, brudasie. Utrudniłeś mi grę, będę musiał iść górą. I go nie dobiję teraz, nie? Patrzcie, no chodzi tam skurwysyn, żeby wkurwiać. Dobra, jebaj się. Tutaj trzeba uważać oczywiście, tu chyba był mobek swoją drogą. No nie, usunęli go chyba. Jesteśmy zmuszeni iść drabiną. Otóż to. Trzeba tutaj uważać oczywiście na przeciwników. Skurwysyn kopnął mnie w buzie. Powinno się dać jak God of War, złapać za nogę, ściągnąć na dół, rzucić. No i byłoby to po problemie, a nie, że blokujemy się, on może mnie kopnąć w mordę, a ja mu nic nie mogę zrobić z dołu. Dobra, chodź tu. Skurwol, jak mnie to wkurwia. I tu chyba jeszcze jeden, co? Tak, tak, jest. Spadł. Tak samo jak i ilość klatek na sekundę. No ale dobra. Tak sobie myślę w sumie, że można od razu spróbować wziąć to ognisko. Bo to będzie dobre ognisko, dobra miejscówka. Fajnie usytuowane względem naszej farmy. No tylko, że trzeba... Dobra, mam nadzieję, że nie... Oj, zapomniałem sobie o koledze. Trochę niefajnie to wyszło. Ale on też się zatruł. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Oj, zatrucie bardzo dużo życia pożera, jak widać zresztą. Dobra, zużyjemy sobie te małe life gemy, bo nie chcę odpoczywać przy ognisku, a te stusy się oczywiście przydadzą nam jeszcze. Odpocznę sobie przed bossem dopiero. Okej, wrócę sobie. Okej, próba druga. Okej, teraz się udało. Czyżby rzuciła sukieneczkę? Kapturek. Znaczy sukieneczkę, to jest spódniczka, nie sukieneczka. Tutaj chyba nie wiem, czy nie był jakiś fantom w ogóle. Okej. Tutaj sobie poczyścimy. I co? Sprawdzone info. Tutaj jest pierwszy mimik, bo to akurat pamiętam. Ajajajajaj, nie fajnie. Dobra, nie będę tracić życia. Mogłem sfarmić te motylki, ale w końcu tego nie zrobiłem. No i mam trochę mało tego... Tych... Co to w sumie jest? Chyba jakiś... Mech, co? Tak, zatruty mech. Czy też trujący mech. To jest... No właśnie, tutaj to by się straciło. Ja oczywiście raz użyłem. I żałowałem. Lepiej chyba będzie takie kombo zrobić. On się nawet nie podniósł.
Okej, okay, mamy tutaj wyczyszczone. Czy mamy jeszcze jakiegoś przeciwnika przed sobą? Chyba nie. Dobra, tutaj była skrzynka, jeżeli dobrze pamiętam. Drugie Petrified Something, tak więc nasza wizyta w Things Betwixt nie będzie... Znaczy już z góry, już teraz nie byłaby jakimś marnotrawstwem czasu, a teraz nie będzie marnotrawstwem czasu do potęgi, tak? Bo mamy już tego na wymianę bardzo, bardzo dużo. Dostaniemy pewnie jakieś broń. Chyba jest jakiś bat? Czy trójząb? Ten trójząb chyba ma jakiegoś buffa w ogóle. No i pewnie dostaniemy pełno tytanitów różnych. Cześć kolego, co ty tutaj robisz? A to jest ten zraniony! Nie, no przecież co ja gadam? Skąd on się wziął? Ten zraniony przecież to nie może być, bo zginęliśmy. A, lag. No i tutaj by płynęła trucizna, gdybyśmy nie spalili wiatraka. Okej. Okay. O rany. Dobra. Niestety trzeba uniknąć. Aha, no jego strzały jak w ścianę powinny zahaczyć, to nie zahaczą. A nasze jak powinny normalnie przelecieć, no to zahaczą o niewidzialną ścianę. No bywa, niestety. Zasięgu nie masz. Bardzo niefajnie dla ciebie. Wyglądają całkiem sympatycznie, ale głosy jakieś takie niefajne. No dobra, tutaj chyba trzeba przeskoczyć. Nie wiem, czy nie ma jeszcze jednej czarodziejki. Chyba jest. Przynajmniej była. O, właśnie. Bardzo fajnie poszło. To są chyba takie... Ojejoj. Zielska, ziela, te co one dropią oczywiście, które dają, przywracają większą ilość kastów, tak? Mamy te mniejsze i większe, dobra. Albo nawet te przywracają wszystkie. Ty brudasie. Dobra. Czystusy mamy. Tak naprawdę niewiele więcej nam będzie potrzebne. Cześć. Zapomniałem. 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 Zmieniajże broń. Tak. Cholera, było blisko. Było blisko jak diabli. Ale się udało. Uff, ja pierdzielę. Ajajajajaj. No właśnie, tutaj siedział ten skurwol. Zapomniałem o nim całkowicie. Dobra. Czy on zaatakuje, czy też się osłoni tarczą? Osłoni się tarczą. SI jakieś w Dark Soulsach występuje. Żeby go zabić, oczywiście sobie tam skoczymy. Trzeba się trzymać lewej strony, bo z prawej może chyba spaść podłoga. Nie. Też mam mocny cios. Na razie. Co? Mamy dwa estusy. Dwa ogniska już z trzech. Już praktycznie jesteśmy na bosie, można by powiedzieć. No dobra, teraz... Teraz kurczę, dobra. Nie mam pewności, czy mam odpowiednią ilość życia. 33 człowieczeństw, więc można spokojnie użyć tego Human Effigy. Uleczymy się. I będzie trzeba przywdziać pierścień odpowiedni. Tym pierścieniem oczywiście jest koci pierścień. I teraz... Teraz jak powinien wyglądać upadek, żebyśmy się nie zabili? Myślę, że powinien on wyglądać tak. O, przepraszam. Powinien on wyglądać tak. Super. Zatruty chyba długi miecz, coś takiego. Nie jest to rewelacja, ale oczywiście jest to przedmiot, który będziemy mogli później sprzedać Gablanowi, czy używać, jak się komu podoba. Teraz, żeby ten skok wyszedł. Fajnie, fajnie, idzie ok.
No czasami mi się tutaj nie udawało, jakieś tam fejle w ogóle były i się ginęło. Teraz sobie uświadom... Co? NPC, jak zakładam. Co to ja chciałem mówić? Już sobie uświadomiłem, co to był za zraniony oczywiście parch. Tym parchem był ten kutasek, co zamknął bramę i my go przez bramę raz szturchnęliśmy. To był oczywiście ten. Brama jest oczywiście wciąż zamknięta. Musimy ją sobie otworzyć. Jeszcze pułapkę uruchomiłem. Musimy się jeszcze wrócić, bo trzeba otworzyć bramę. Oj, niefajnie. Niefajnie. Co z tym lokiem do chuja? To był ten? On do mnie tak skoczył? Myślałem, że to był drugi jakiś. Dobra. Kurwa, zatrucie. Dobra. Denerwuje zatrucie. Tutaj jest dwóch na górze. Dwóch tych szybkich, niebezpiecznych. Dobra. Czy oni zeskoczą? Dobra. Teraz już na pewno zeskoczą. Oho. Dobra. Czuję się troszkę zagrożony teraz. Dobra, oni mają jakieś słabe ataki bez stagera. Okej, dzięki temu przeżyliśmy. No nic, trzeba się podleczyć niestety. Te klejnoty, one są tanie. A może sobie dokupię ich trochę. Prosy tylko z nich korzystają, bo w ogóle nie mają estusów, bo nie odpoczywają przy ogniskach. Tutaj zaraz. O, no proszę, może nawet od razu. Cześć koledzy. Spokojnie. Wow, ten w ogóle się na hita wyjebał. A może to ten był zraniony? To skąd się tamten wziął? Nie wiem, wpadł na słój i go potruło, czy co? Ktoś tutaj ma podobny styl walki do nas. I co? Tutaj jest oczywiście otwarty ta brama, którą nam gościu zamknął przed nosem. Tu jest gracz czy kolejny NPC? Po nazwie wnioskuję, iż to jest NPC. Ale wygląda dziwnie. Jakieś dziwne nogi ma? Momencik. Jakie ma giry w ogóle. Śmieszne. Pazury by obciął. Dobra. Najpierw podejdziemy tam. Nie wiem, czy to było cokolwiek. Simpleton Spice to jest jakiś przecież śmieć. Ale tutaj mamy gościa od drabiny, który nam się przyda później. Josh, I'm on. You're yeah, it's you want boy, have you Oj! Jak świnia jakoś. Dobra, jasne. Obniż. A raczej postaw drabinę. Pogadamy z tobą jeszcze. W ogóle masz gesturę. Gest. Gesturę. Gesture. Teraz nam mówi o meduzie. Kurczę, mówię, dobrze, meduza to mi się kojarzy, cholera, z tym stworzonkiem z morza. To nie jest meduza. Jak to się nazywa? Meduza. Cholera. Meduza. Nie, no, no meduza. Co jest ze mną? Coś ma mnie tak z głową. Cholera. Może jedno i drugie to meduza. Cholera. Nie. Nie wiem. Dobra. Zaraz się zobaczy. Ojej. Będzie przykre, jak się okaże, że to nie meduza. Zrobię z siebie pośmiewisko jakieś. No ale trudno. Całkiem mi chyba wyleciała nazwa z głowy. Okej. Tak więc winda. Najpierw sobie pojedziemy na górę. Albo nie, najpierw sobie z dołu weźmiemy. No nie pamiętam, co było na dole. Dobra. To sobie zjedzie na dół. Będziemy musieli się wrócić i uruchomić ją ponownie. Otóż to. Aha.
No i tutaj jest skrzynia. To była chyba jedna meduza. Tak myślę o tym cały czas. No bo w God of Warze ogólnie to, co powinno się nazywać meduzami, oni nazwali gorgonami. A królową Gorgon była meduza. Oczywiście mówię cały czas o God of Warze. A dobra, no już tak kurczę. Dobra, jak się tam dostawało? Chyba tędy? Coś tu jebło. Tędy, to się rozwalało. Ta. Hopsia. Hopsik, klopsik. Co tu mamy? To chyba nie było nic tak naprawdę wartościowego, ale się to okaże. Co to jest? Aha. No to by było całkiem spoko, jakbym był magiem. Parałbym się rzucaniem zaklęć. Cześć. Ciężko uwierzyć, że to jest skurwysyn. No ale dobra. Nie poprzedzajmy faktów. Okej, możemy iść już na bossa. Mamy wszystko poczyszczone. Poszło całkiem nieźle, zginąłem tylko raz. No było parę stresujących chwil, w których myślałem, że już będzie koniec. Na przykład tutaj to właśnie było, gdzie zostałem zatruty, a także prawie już mi ten pojebus wrzucił krwawienie. No ale się udało jakoś z tego wybrnąć. Ja sobie teraz odpocznę przy ognisku. Czy też może nie. Może zagram jak pro. Nie będę odpoczywać przy ognisku. Chociaż broń mam dość mocno zepsutą. Dobra, trudno. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Wprowadzi to mały dreszczyk emocji oczywiście do rozgrywki. Jeden Estus, broń dość mocno zniszczona. I okej, dobra. Tutaj mamy Jestera, którego nie przyzwiemy. Zagrował się jeden, bardzo fajnie. Ajajaj. Kolejkowanie niestety, dobra. Tutaj mamy... One sobie chodzą tutaj, tutaj jest oczywiście zwykle... i bagno, które zatruwa. Ale jak już mówiłem... Dzięki, śmieszne to było. Dzięki temu, że spaliliśmy wiatrak, pompa tej trucizny, tej szlamy, tego szlamu właściwie, bo to nie jest Hermiona, no oczywiście została wstrzymana, ten proces pompowania został wstrzymany. Dobra, Jester, Thomas, Tomek, nie potrzebujemy Tomka tutaj do szczęścia. Broni myślę, że też nie musimy naprawiać. Tak, to już zrobiliśmy. A zaszalejmy. Na co ona może być wrażliwa? Na prąd. I lecimy. Cześć. Mytha. Ty kurwo. Czemu to zrobiłaś? Aj, tego trzeba się wystrzegać. Ona jeszcze tam skoczy po tą głowę. A my jej wówczas... Ja pierdolę. Dobra. To ją bolało. Aj. Dobra. O kurwa, kto by pomyślał? Tak prosty boss. Ale wiecie, tak szczerze, naprawdę z ręką na sercu mówiąc, to ja chyba pierwszy raz od niej zginąłem. W ogóle, kiedykolwiek, patrząc na całą moją karierę w Soulsach, nigdy od niej nie zginąłem, bo od początku zawsze paliłem ten wiatrak, no i nie miałem tych problemów właśnie związanych z trucizną. A właśnie, tego się,
tego się spodziewałem. Co to cholera jest? Nie wiem, nie wiem, dobra. Nie spuszczaj z oka. Fuck! Co jest? Czemu tamto nie siadło? Ale dobra, mamy teraz Fujestusa, to ty. Tylko szkoda, że to człowieczeństwo straciliśmy. Znaczy, no mam go pełno tak naprawdę i to strata niewielka, ale no zawsze to... Strata to strata, tak. Odwrotność zysku. Poison Stone mają. O ty śmierdzielu. Ty masz place'y. Okej, okay, tu mamy poczyszczone znowu. Podejście drugie. Boże, taki prosty bossa mnie zabił, no. Zdarza się, zdarza się. Dobra, marnujemy, czemu nie? Lecimy. Ona nas pewnie przywita tym samym. Tak. Rzucisz głową znowu. A ja cię teraz przyjebę. O ty kurwo. Że się tak wyrażę. Dobra, teraz jej zrobię dużą krzywdę. Albo i nie, no szybka jest. Kurczę, te jej ciosy są mocne, naprawdę. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ha! Słaba jesteś. Rzucaj głową. O ty, nie spodziewałem się tego po tobie. Dobra, kończymy cię, czy zrobisz mi krzywdę? Będziesz cheatować, ja też mam cheaty. Dobra, no to już jest dla niej. To jest cheatowana suko. O kurwa. Ej, no co się dzieje w ogóle? Kończ, kończ, proszę cię. Dobrze. Zacząłem stresować. Kurczę, tak prosty boss. A w ogóle jakie problemy sprawiał. Dobra, zabiliśmy tą mytę. Meduzę. Gorgonę, jak kto woli. Tutaj sekretów raczej nie ma. Idziemy do windy. Uff, udało się. Ciekawe, ile mi to zajęło. No to się dopiero okaże później. Tak więc, jak już mówiłem, no pójdę sobie jeszcze tam do Majoli wydać te dusze. Zaraz się okaże na co. No ale tak jak już mówiłem, drugi raz to powtarzam. Mogę od razu zapowiedzieć, że przyszły odcinek będzie znów poświęcony PvP. Kilka pojedynków. Najprawdopodobniej znów się to skończy tragicznie. No dlaczego? Dlatego, że po prostu są tutaj gracze, którzy się budują na PvP. Oj, 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 troszkę się zapędziłem. Ale jesteś słaby dla mnie, nie? I co? Tutaj niedaleko jest topór Czarnego Rycerza. Tutaj jest jakiś śmieć. Można sobie go chyba darować, tam jest chyba Bonefire Ascetic, ale nie mam pewności do końca. Kiedyś się tam męczyłem i dostałem do tego oczywiście i stwierdziłem, że raczej nie było warto. Jakby było warto, to bym zapamiętał, że coś tam było. No tak, poziom jeszcze mam odpowiedni do PvP. Nie odległy od poziomu setnego, tak więc myślę, że będę jeszcze znajdować przeciwników tych normalnych z PvP. No i się trochę pobawimy, tak? Coś tam popróbujemy parować. I tak dalej. No dobra. Lenigrast. Możesz ulepszyć pałę? Nie.
Twinkling Titanite nie chcę zużywać. To jest słabe, bo to ma mało wytrzymałości. Chociaż nie no, 40. Ale jest ciężkie, bo waży 14. Ta waży 6. Ta jest dużo lepsza, no ta tylko broni przed fizycznymi, tak? A ta już przed nieco większą ilością zagrożeń. Dobra, kupię sobie trochę tych klejnotów. Ona chyba ma 10. No proszę, nie, ma nieograniczoną ilość. Tak? Nie no, już sam nie wiem. Maksymalnie można mieć ich 100? Dobra, wezmę tak z kilka. Ej, poszło więcej niż myślałem. Ależ proszę bardzo. Sik. Bierzemy tą siłę. To już tak randomowo rozdaję przed zmianą buildu. Kiedy zmienię build, jak oczywiście dropnie mi odpowiednia broń, to pierwszy wtedy raz zmienię build. Na razie się jeszcze trzymam tej tragedii. Dobijemy sobie jeszcze jeden poziom oczywiście. To chyba było gdzieś 14 tysięcy, jeśli dobrze popatrzyłem. Sisi. No i jest, dobra, 14 039 siły. Tradycyjnie podejdziemy sobie do lokacji, z której wystartujemy kolejną część. Idzie całkiem nieźle. Spodziewałem się, że pójdzie gorzej ten etap gry, ale poszło bardzo fajnie, bardzo smooth. I tutaj mamy w ogóle smoka, znaczy no smoka, gościu należącego do Covenantu, a spróbujmy sobie. Aha, nie... Moment, zaczekaj proszę. Dobra, pobawmy się. Ach, dobra. Nie zapomniałem. Dobra, pokażcie jeszcze jednego, bo się zachęciłem. Wypijmy Estusa, bo to nie jest problem. Tutaj jest niedaleko Invade i... Ale to już myślę, że w przyszłej części sobie go rozpykamy. Jeszcze tutaj jakiś rycerz Alon będzie. No nie, dobra, no to kij, no to zrobimy teraz tego Invade'a. Dobra, gdzie on był? Tutaj. Animacja? Ja ci pokażę, nie? On ma niefajny miecz, który się przedłuża, jeśli dobrze pamiętam. Nie, to nie ten chyba. Chyba, że było dwóch Invaderów tutaj, też coś takiego kojarzę. O, fuck! Co to za pytowaty czar? Ojej, ojej. Backstab? Nie, dobra. Easy. Skurwiel. Dobra. No jeszcze zabijmy sobie tak też dla sportu. Jeszcze jakiegoś rycerza, chodź tu. Ja sobie na nich możliwe, że po farmie. Bo tutaj jest jedna z lepszych farm w grze w ogóle. Przynajmniej ja tak uważam. Chodź tu. Ajajajajaj. Kurwa. Znak Invade'u. Zniknął. Chodź tu. Bawimy się dalej. Tylko muszę się uleczyć. Chyba w ogóle mogłem ulepszyć, kurczę, Estusa. O ty. Co ja robię, cholera? Dawaj. Ale bez bullet time'a. Dawaj. Dobra. Zwykły atak. Oni mają odporność na ogień. I spróbujemy sobie jeszcze raz go sparować. To jest taki trening. Ja tutaj właśnie ćwiczyłem i na tym etapie zakończyła się moja przygoda w Covenancie czempionów. O proszę, pchnięcie też się da. To dlatego, że po prostu nie mogłem się przedrzeć przez nich wszystkich i dojść jeszcze do Smelter Demona. Znaczy pewnie jakbym popróbował dłużej, no to już by w końcu mi się udało, ale... no na tym właśnie mi się zakończyła tutaj przygoda. No nic, to dziękuję bardzo za uwagę.
Zapraszam serdecznie na kolejną część. Cześć.